Dzień dobry, Patrycja Kolerska, Biuro Karier. Moim dzisiejszym gościem jest pan Oliwier Kustra, student naszej uczelni, który wziął udział w międzynarodowym module akademickim na terenie Terezjańskiej Akademii Wiener Neustadt, która jest najstarszą akademią wojskową na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, panie Oliwierze, proszę opowiedzieć, jakie cenne doświadczenie pan zdobył podczas tej wizyty? Doświadczenie, które zdobyłem, naprawdę rozszerzyło mi horyzonty. Głównie na temat bezpieczeństwa NATO i tak naprawdę na całym świecie. Wyjazd skupiał się głównie tutaj właśnie na nauce, czy bardziej też mieli Państwo czas wolny? Ogólnie wszystkie te dni, bo tam byłem od poniedziałku do piątku. Każdy dzień zaczynał się od oczywiście wykładów, ćwiczeń, a później była integracja pomiędzy studentami z każdego kraju. No i każdy dzień się różnił od siebie. Nie było nudy, to można naprawdę powiedzieć, że nie było nudy, bo fajne rzeczy były zaplanowane. Oczywiście był zawsze w każdym dniu taki moment, że można było sobie odpocząć na spokojnie, taki power upa sobie zrobić, jak to się mówi. To też jest bardzo ważne. Dokładnie, dokładnie. Więc tak mniej więcej do godziny 15-16 to były wykłady, a później to, tak powiem szczerze, że studenci z Austrii, z tej właśnie akademii, byli bardzo, bardzo otwarci, bo ja może byłem tylko na 5 dni, ale na przykład z marynarki wojennej, polskiej marynarki wojennej, dwie dziewczyny tam były już pół roku prawie. To są też wymiany właśnie półroczne. To one już się tam znały i tak naprawdę co pół roku się to zmienia. Co pół roku nowi studenci tam z różnych krajów przyjeżdżają i cały czas jest ta rotacja ludzi. I ludzie są niesamowicie otwarci na innych ludzi. Nie było tych barier. To jest główna rzecz, że nie było tych barier i otwartość. To najfajniejsze, co myślę. Też poznawanie tych różnych kultur, bo jednak środowisko wojskowe jest dosyć zamknięte. I tak naprawdę, jeśli u nas w Polsce jest wojsko, to całkowicie inaczej wygląda wojsko, powiedzmy, w Austrii, we Włoszech. Całkiem inne zachowanie, takie inne odczucia pomiędzy ludźmi widać, bo jak to kraj, inne obyczaje. A wspomniał właśnie pan o wykładach. Z tego, co wiem, to też jeden z wykładów przeprowadził nasz tutaj wykładowca, pan podpułkownik, doktor inżynier Piotr Pietrakowski. Jakie wrażenia tutaj po tym wykładzie? Jakie wrażenia po tym wykładzie? Pan podpułkownik mnie też wykłada na naszej uczelni i nas w studiach niestacjonarnych. Miałem okazję nieraz mieć na wykładach i ćwiczeniach u pana podpułkownika. I jak i tu, tak i w Austrii, zrobił niemałe wrażenie. Oczywiście z taką osobą, jak prawie każdy wykładowca na tej uczelni, która żyje pracą tak naprawdę. To nie jest czysta teoria wklepywana, tylko z doświadczeń. I byli tam studenci na przykład ze Stanów, z jednych z najlepszych tak naprawdę uczelni. A i tak słuchali niektórzy nawet z otwartymi ustami, jak był wykład prowadzony. Też było, podobało mi się, że zdjęcia, które pan podpułkownik przywiózł ze sobą tam. Bo jeden z najlepszych wykładów, który tam był. Super, to bardzo miło, bardzo się cieszymy, że nasi studenci mogą tutaj doświadczać takich wspaniałych praktyków. Tak, bo to jest tak naprawdę poziom Europy i tak całego świata, można powiedzieć, bo nic nie odskakuje w żadnym stopniu od wykładów, od innych. Tam była pani generał z Kanady, pan minister ze Stanów Zjednoczonych i wykłady prawie niczym się nie różniły, na takim samym poziomie były. I moim i wyłącznym zdaniem o wiele ciekawszy był od pana podpułkownika. Bardzo miło słyszeć. Mam jeszcze tak na koniec takie pytanie, czy zachęca pan innych studentów, żeby brali udział w takich właśnie wymianach studenckich? Oczywiście, bo to
rozszerza horyzonty niesamowicie. Co wspomniałem poprzednio, to nawet najbardziej się stresowałem tym, że bariera językowa. Jednak wszystko było po angielsku. Tej bariery tak naprawdę nie było, bo w dzisiejszych czasach tak samo są różne sposoby, żeby się dogadać i poznać tyle ludzi wspaniałych, kultury oczywiście z innych krajów. To był tydzień, który naprawdę zapamiętam do końca życia i polecam to każdemu. Nie ma, zawsze jest stres przed takim wyjazdem. Miałem sam stres, muszę powiedzieć szczerze. Ale jakby się tam przyjechało, się poznało tych ludzi, całkowicie to znika i tak naprawdę nie chce się stamtąd wyjeżdżać. Chce się tam zostać, ale może mi się uda w następnym roku też. Czyli planuje Pan jeszcze wziąć udział? Oczywiście, że tak. Jeśli będzie możliwość, to z wielką chęcią. Naprawdę z wielką chęcią. Coś pięknego. Bardzo serdecznie dziękuję, że podzielił się Pan tymi doświadczeniami z tego wyjazdu i życzę powodzenia na dalszej ścieżce tej zawodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.